Hello everyone, welcome students. Witam Was na naszej ostatniej lekcji przed testem. So today we are going to have a revision. Będziemy robić sobie powtórzenie. Będziemy opierać na słuchaniu, bo zrobimy dwa zadania ze słuchania oraz na ćwiczeniu tych słówek i zwrotów, których nauczyliśmy się w rozdziale szóstym. Jak już powiedziałam, na następnej lekcji możecie spodziewać się ode mnie wiadomości z testem. Będę chciała, żebyście ten test uzupełnili i wystawię Wam za niego oceny. So let's begin the revision. We are going to start with a listening exercise. Zaczniemy od zadania na słuchanie. Już Wam to zadanie udostępniam. Jest to zadanie z Waszych zeszytów ćwiczeń. So please open the workbooks at page 44. This is exercise from page 44, and the number of the exercise is 5. Take a look at number 5 and read the instruction, please. Listen and draw. Right. So we are going to listen. We will listen a recording. Posłuchamy nagrania, w którym dowiemy się, co lubi, a czego nie lubi the girl. I what the boy likes and doesn't like. Co te osoby lubią, czego nie lubią? I waszym zadaniem będzie odpowiednie miejsca wstawić albo uśmiechniętą buźkę, jeżeli lubią, i nieuśmiechniętą, smutną buźkę, jeżeli nie lubią. And let me find the recording. Ok, mam tutaj już nagranie. Are you ready? Ok, let's listen. Activity book, unit 6, exercise 5. Listen and draw the smileys. She likes peas. She doesn't like carrots or onions. She likes salad and tomatoes. He likes peas and carrots. He doesn't like onions or salad. He doesn't like tomatoes. Wiem, że nagranie było szybkie, więc let's listen again. Track 2.44. Activity book, unit 6, exercise 5. Listen and draw the smileys. She likes peas. She doesn't like carrots or onions. She likes salad and tomatoes. He likes peas and carrots. He doesn't like onions or salad. He doesn't like tomatoes. If you need, jeżeli potrzebujesz, cofnij sobie troszeczkę tę naszą lekcję i przesłuchaj nagranie jeszcze raz. Możesz zatrzymywać je po każdym zdaniu, żeby mieć czas na uzupełnienie buziek. And if you are ready, let's check. Okay? Let's look at the girl and tell me, does she like peace? Does she like peace? Yes. Więc całym zdaniem powiemy, she likes peace. Very good. What about carrots? Does she like carrots? No, she doesn't like carrots. Does she like onions? No, więc jak powiesz to zdanie? Make a sentence. She doesn't like onions. Very good. Does she like salad? Yes, make a sentence. She likes salad. Yes. Does she like tomatoes? Mm-hmm. She likes tomatoes. Well done. Now let's talk about boy. Będziemy mówić teraz o chłopcu. Does he like peas? Yes. He likes peas. Very good. Does he like carrots? Mm-hmm. He
likes carrots. Very good. What about onions? Does he like onions? No, he doesn't like onions. Does he like salad? No, he doesn't like salad. Does he like tomatoes? No, he doesn't like tomatoes. And now, here we have an exercise, exercise six. Na podstawie zadania piątego, chcę, żebyście napisali, uzupełnili zdania w zadaniu szóstym. Look at exercise five and write. Twoim zadaniem jest teraz uzupełnić zdania wyrazami z ramki. Zatrzymaj nagranie i otwórz się z powrotem, jak już skończysz robić zadanie szóste. So it's time to check the exercise. Number one, she likes. No i co ona lubi? She likes. She likes peas, salad and tomatoes. Very good. And take a look at number two. He doesn't like. Czego nie lubi chłopiec? He doesn't like onions, salad and tomatoes. Very good. Okay, so this was our workbook. To były zadania w naszym zeszycie ćwiczeń. A teraz przejdźmy sobie do książki. So here we have the book. And the book is at page, it is page 51. Okay, the book is at page 51. And what we are going to do is exercise 17. W dalszym ciągu będziemy ćwiczyć słuchanie i wypowiadanie się o tym, co ktoś lubi lub czego nie lubi, właśnie poprzez zadanie 17. Take a look at the picture. And tell me, what do you see in the picture? Can you see any food in the picture? What's this? They are eggs. Very good. What is this? Sól albo pieprz. Sól means salt in English. Pieprz, pepper in English. Okay, so it is salt or pepper. Who is this? Kogo mamy tutaj? It's an animal. What animal is it? It's a rat. What is the rat's name? It's Remy. Very good. Remy is in the kitchen and Remy is cooking. What is Remy cooking? Co on nam tutaj gotuje? It's an omelette. Znamy taki wyraz po polsku, oznacza to samo co po angielsku, jednak pisze się troszeczkę inaczej. Zwróć uwagę, omlet. Pisownia jest nieco inna. Tutaj są składniki, których Remi potrzebuje do zrobienia omletu. I teraz przesłuchamy sobie nagranie, w którym usłyszysz, co Remi lubi i czego nie lubi. I twoim zadaniem będzie powiedzieć yes or no, żeby zobaczyć, patrząc jednocześnie na tą listę składników. Czyli popatrz na listę składników, posłuchasz nagrania i mówisz, czy Remy lubi eggs, czy lubi mushrooms, if he likes carrots or cheese, peas and tomatoes. Okay? Let's start. Pupils book, unit 6, exercise 17. Listen, read and say yes or no. Remy likes eggs. Does Remy like eggs? Yes, Remy likes eggs. He likes mushrooms. Does he like mushrooms? Yes. He doesn't like carrots. Does he like carrots? No, he doesn't like carrots. He likes cheese. Does he like cheese? Yes. He doesn't like peas. Does he like peas? No, he doesn't like peas. He likes tomatoes. Does he like tomatoes? Yes,
He likes tomatoes. Okay, well done. I jak na razie to na tyle, jeżeli chodzi o te nasze zadania w książce i w zeszycie ćwiczeń. Chcę, żebyście przed sprawdzianem koniecznie powtórzyli sobie wszystkie słówka, które my co prawda powtórzymy jeszcze teraz razem, ale do sprawdzianu chcę, żebyście powtórzyli sobie wszystkie słówka. One są, jak na pewno wiecie, na samym końcu zeszytu ćwiczeń. Mamy tutaj taki słowniczek obrazkowy, więc można sobie to powtórzyć w ten sposób. Zachęcam Was do robienia zadań na Wordwallu, które są na moim profilu. Wiecie już, jak na niego wejść. Możecie z nich cały czas korzystać i właśnie w taki sposób zrobimy sobie teraz też powtórzenie. Powtórzymy sobie wszystkie słówka, które przerabialiśmy właśnie na Wordwallu i powtórzymy sobie i sprawdzimy sobie, czy potraficie przetłumaczyć te zdania w ruletce, które zadałam Wam ostatnio jako pracę domową. Okay, so what is it? What are these? Strawberries. Grapes. Chocolate. Mushrooms. Tutaj mamy jajko na śniadanie. No właśnie, chodzi o śniadanie. Breakfast. Very good. Ice cream. Tu mamy to, co jecie w szkole zazwyczaj. It's lunch. Very good. Tomatoes. Carrots. Peas. Onions. What's this? Soup. Right. And kolacja, taki późny obiad. Dinner. Very good. Jeżeli masz jeszcze problem z którymiś słówkami, to znaczy, że trzeba będzie je powtórzyć przed testem. Okay, and what we are having here is a roulette. Mamy tutaj ruletkę i będziemy sobie po kolei ćwiczyć każde zdanie. On lubi płatki i mleko na kolację. Zaczynamy od takiego trudnego. How do you say it in English? Make a full sentence. He likes cereal and milk for dinner. Right. Let's check next one. The next one. On nie lubi pomidorów. Make a sentence. He doesn't like tomatoes. Yes. Spin it again. Moja mama lubi ser. How do you say it in English? My mom likes cheese. Well done. Let's spin it again. Na lunch ona lubi kanapki. For lunch, she likes sandwiches. Okay, one more. The green color? Yes, green. Kuba nie lubi ryb. Kuba doesn't like fish. Już nam zostało tylko kilka. Mój brat nie lubi kurczaka, ale lubi spaghetti. My brother doesn't like chicken, but he likes spaghetti. Na śniadanie lubię jajka i sałatkę. For breakfast, I like eggs and salad.
Yes. Już nam zostało tylko kilka. 5 left. The green one again. Ona nie lubi cebuli. How do you say it in English? She doesn't like onion. Four colors. Blue, purple, orange and red. Orange. Krzyś lubi winogrona. Krzyś likes grapes. That was easy. Okay, what now? The purple one. Poproszę pizzę. Can I have pizza? I co zawsze dodamy na koniec? Please. Can I have pizza, please? Red and blue now. Blue. Lubię marchewki. I like carrots and nie lubię pieczarek. I don't like mushrooms. Right. Jeszcze raz zachęcam Was do korzystania z tych zadań, których jest już bardzo dużo na moim profilu na WordWallu. Przypominam, trzeba wejść na stronę www.wordwall.net. Można też dodać ukośnik IPL, wtedy od razu znajdziecie się na stronie w języku polskim. Trzeba wpisać szperkowskam i wtedy zasugeruję, żeby wejść na mój profil. I tam macie już cały wachlarz zadań, bardzo dużo z rozdziału 6. Zachęcam, żebyście sobie ćwiczyli w wolnej chwili właśnie te zadania przed sprawdzianem. Trzymam kciuki za sprawdzian, na pewno sobie świetnie poradzicie. This is all for today. To już koniec naszej dzisiejszej lekcji. See you next time. Goodbye.